Baśnie braci Grimm. Stoliczku nakryj się. Czyta Agnieszka Kowalczyk. Pewien ojciec miał trzech synów i jedną kozę, która była całym dobytkiem rodziny, więc wszyscy troskliwie się nią opiekowali. Codziennie na kogoś innego wypadał obowiązek zaprowadzenia zwierzęcia na pastwisko. Pewnego dnia najstarszy z braci wziął kozę na postronek i poszedł z nią na łąkę koło kościoła, gdzie trawa była wyjątkowo bujna i smaczna. Gdy wracali, zapytał: czy najadłaś się dosyta, kozo? Me, 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 tak, objadłam się. Rzeźdźbła nawet nie tknę już, najszczęśliwszą jestem z kóz. Czy koza jest najedzona? Zagadnął ojciec, gdy przyszli do zagrody. Tak, nawet gdyby została na pastwisku dłużej, nie tknęłaby ani źdźbła. Podszedł ojciec do kozy, poklepał ją po tłustych bokach i mówi: najadłaś się dzisiaj? To dobrze. Nie, 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 nie najadłam się. Boki mi popuchły z głodu. Zaraz skoczę do ogrodu i tam trawy najem się. Me. Pobiegł ojciec do najstarszego syna, kijem za kłamstwo go wybił i z domu wygnał. Następnego dnia średni z braci wziął kozę na postronek i poszedł z nią na łąkę pod lasem, gdzie oprócz wysokiej trawy rosła koniczyna. Gdy wracali, zapytał: czy najadłaś się dosyta, kozo? Me, 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 tak, objadłam się. Rzeźdźbła nawet nie tknę już, najszczęśliwszą jestem z kóz. Czy koza jest najedzona? Zagadnął ojciec, gdy przyszli do zagrody. Tak, nawet gdyby została na pastwisku dłużej, nie tknęłaby ani źdźbła. Podszedł ojciec do kozy, poklepał ją po tłustych bokach i mówi: najadłaś się dzisiaj, to dobrze. Nie, 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 nie najadłam się. Boki mi popuchły z głodu. Zaraz skoczę do ogrodu i tam trawy naję się. Me. Pobiegł ojciec do średniego syna, kijem za kłamstwo go wybił z domu i wygnał. Trzeciego dnia najmłodszy wziął kozę na postronek i poszedł z nią na łąkę kowala, gdzie rosła trawa, koniczyna i mlecze. Gdy wrócił, spotkało go to samo, co starszych braci. Czwartego dnia ojciec sam zaprowadził kozę nad staw, gdzie rosła najbujniejsza trawa w okolicy. Gdy wracali, zapytał: czy najadłaś się dosyta, kozo? Me, 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 tak, objadłam się. Rzeźdźbła nawet nie tknę już, najszczęśliwszą jestem z kóz. Zaprowadził ojciec kozę do szopy, poklepał ją po tłustych bokach i mówi: najadłaś się dzisiaj, to dobrze. Nie, 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 nie najadłam się. Boki mi popuchły z głodu. Zaraz skoczę do ogrodu i tam trawy najem się. Me. Wtedy ojciec zrozumiał, że niesprawiedliwie wygnał synów z domu. Tymczasem każdy z nich poszedł w inną stronę. Najstarszy trafił do stolarza i tam nauczył się pięknie rzeźbić w drewnie, a gdy skończył terminować, dostał na drogę czarodziejski stolik. Wystarczyło powiedzieć: stoliczku, nakryj się, żeby zapełniły go półmiski pełne jadła i flaszki z przednim winem. Wrócę do domu, postanowił, gdy pokażę ojcu ten stolik, na pewno nie będzie się na mnie dłużej gniewał. Po drodze zatrzymał się w karczmie. Postawił przed sobą stolik i zamiast poprosić karczmarza o kolację, wypowiedział zaklęcie. A to co? Zdziwił się karczmarz. Taki stolik przydałby mi się w karczmie. A kiedy młodzieniec zasnął, zamienił czarodziejski stolik na zwykły, bardzo do tamtego podobny. Gdy najstarszy syn wrócił do domu, opowiedział ojcu o cudownym prezencie od stolarza. Zaprośmy wszystkich krewnych i przyjaciół. Długo nie zapomną uczty, jaką im przygotujemy.
Tak zrobili, ale kiedy syn powiedział: stoliczku, nakryj się, nic się nie wydarzyło. Goście obrazili się na nich i poszli sobie, kpiąc z naiwności ojca, który uwierzył w bajkę o czarodziejskim stoliku. W tym czasie średni syn terminował u młynarza, a kiedy skończył naukę, otrzymał na drogę niezwykłego osła. Wystarczyło powiedzieć: kładź się, osiołku, a z pyska zwierzęcia sypały się złote monety. Postanowił wrócić do domu, miał nadzieję, że ojciec przestanie się na niego gniewać, jeśli pokaże mu czarodziejską sztuczkę. Po drodze zatrzymał się w karczmie, zamówił obfitą kolację, a kiedy trzeba było zapłacić, poszedł do stajni, gdzie osiołek sypnął mu złotem. Widział to karczmarz, który miał brzydki zwyczaj podglądania swoich gości. O, westchnął, to coś w sam raz dla mnie. Nocą zamienił czarodziejskiego osiołka na zwykłego kłopoucha. Gdy średni syn wrócił do domu, opowiedział ojcu o niezwykłym prezencie od młynarza. Jak poprzednio, zaprosili wszystkich krewnych i przyjaciół, by hojnie ich obdarować. Ale kiedy przyszli, a średni syn wypowiedział zaklęcie, nic się nie wydarzyło. Goście odeszli, wyśmiewając się i złorzecząc. A mógł stary ojciec po raz drugi nabrać się na historię o czarach. Najmłodszy syn zawędrował najdalej i trafił do szewca. Rzemiosło, którego miał się wyuczyć, było trudne i nauka trwała długo. Zanim skończył terminować, jego bracia wrócili już do domu i w listach opisali mu swoje przygody. Wiedział więc, że w życiu trzeba być ostrożnym, a przede wszystkim uważać na pewnego karczmarza. W końcu postanowił wrócić do domu. Na drogę dostał worek i sękaty kij. Worek przyda się do dźwigania dobytku, ale po co mi kij? Zdziwił się. Jestem młody i silny, nie będę się nim podpierać. Docenisz go jeszcze, powiedział szewc. Jeśli ktoś cię skrzywdzi, zawołaj bi, bi, samobiju, a zobaczysz, że bardzo ci się przyda. Potem krzyknij, przestań, kiju, samobiju. Najmłodszy z braci ruszył do domu. Po drodze zatrzymał się w karczmie. Kij schował do worka i powiedział do karczmarza: pilnuj tego dobrze. Mam tam złoto i klejnoty. Nie chcę, żeby coś zginęło. Jutro hojnie ci zapłacę za trzymanie warty. Lecz karczmarz miał lepszy pomysł. Postanowił sam wynagrodzić sobie trud. Gdy wydawało mu się, że gość zasnął, otworzył worek, by ukraść trochę monet. Bij, kiju, samobiju, zawołał młodzieniec, który tylko na to czekał. Przestań, przestań, wrzeszczał karczmarz, osłaniając się przed ciosami. Oddaj stolik i osła, krzyknął chłopak. Karczmarz spełnił jego żądanie, a wtedy kij na rozkaz swego właściciela przestał go okładać. Najmłodszy syn zabrał stolik i osła. Do domu miał już niedaleko. Kiedy stanął przed ojcem, poprosił go, żeby jeszcze raz zaprosił krewnych i przyjaciół. A gdy przyszli, ugościł ich wspaniałymi potrawami z czarodziejskiego stolika i każdego obdarował sakiewką pieniędzy, które sypał z pyska niezwykły osiołek. Moc magicznego kija nie musiał demonstrować. Po okolicy rozeszła się już wieść o tym, co spotkało nieuczciwego karczmarza. Odtąd ojciec i synowie żyli w dostatku i bez trosk. Mieli dość jadła, pieniędzy i nie musieli się nikogo obawiać. Były to baśnie braci Grimm. Stoliczku, nakryj się, czytała Agnieszka Kowalczyk.